Hej, cześć, tutaj gracz Niedzielny 1, a to jest 64. odcinek z cyklu Zagrajmy w Wiedźmin The Witcher. No cóż, jesteśmy po spotkaniu z Nydą, oddaliśmy jej questa, odzyskaliśmy jej naszyjnik. A teraz muszę podnieść tą czerwoną wstążkę, którą ona mi tutaj zostawiła. O kurczę, brak miejsca w inwentory. Shit, co by tu wywalić? Mięchowe werny. Cukrowa lalka. To miało być dla Alwina. Krzesiwo. Czy ja mam jeszcze krzesiwo, czy to są tylko trzy krzesiwa? Czerwone damskie rękawiczki. Kurde. Co by to wyrzucić? Wilcza skóra. Tej wilczej skóry mam w czort. Zamieć. Kamień runiczny. Nieznany olej. Osełka do miecza. Kurde. Złota chusta damska. Jak pragnę zdrowia. Wilcza skóra. Kurde, kto odkupi wilczą skórę? Dobra, wywalam ten srebrny pierścień. Ja wezmę sobie tą czerwoną wstążkę, bo ona mi będzie chroniła przed... Czerwona wstążeczko, chodź tutaj. Ona mnie będzie chroniła przed... topielcami. No dobra, to pędzimy teraz do wioski, co by tu spełnić questa. Alwin, tak? Muszę znaleźć Alwina, on pewnie będzie we wiosce, tak? Zresztą wskaż zadanie na mapie. Gdzie ten Alwin jest? Tak jest, będzie we wiosce. Dobra. A później tak, chleb powszedni to też muszę znaleźć, piekarza lub innego. Kościany pokier. No tutaj niestety kręgi na wodzie. Powinienem porozmawiać z Julianem i kapłanem Wodianoi. Tajemnica Berengara. Nareszcie spotkałem, powinienem z nim porozmawiać. Zbroja. Aha. Żeby porozmawiać z elfim rzemieślnikiem. Ścieżka przeznaczenia. Okej. No dobra, to pędzimy do tej wsi. Ta rezolutna dziewczynka cały czas stoi nad tym brzegiem, ona właściwie tu śpi, ja nie wiem czy jej się... Zapytaj mnie o coś, ja wszystko czy ty wiem! Czy masz jakiś dom? A widzisz, jednak wszystkiego nie wiesz. Do zobaczenia. Głupia fajne zabawa. Te świetliki czerwono. Co mi tu przeszkadza? Coś mi wlazło pod nogi. Dobra, do wsi pędzę. Biały mitr. Dobra, biały mitr wzięty. Biały mitr, ukręcimy coś z tego białego mitru. Ta Gintana, czy jak to się nazywa, jeszcze nie odrosła niestety. A to są czerwone maki, które rosły na Monte Cassino. Kurczę, patrzcie jak to było kiedyś przerąbane. Padłeś na drodze i nikt po tobie z ciebie nie sprzątnął. Czy ja mogę z tym Berengarem porozmawiać? Na Berengarze, gdzie ty jesteś? Tu się czaisz. Tak. Bywa. No nie ma nic żadnych nowych kwestii do powiedzenia. Więc biegnijmy do wsi.
dobra, wchodzimy do wioseczki. Pach, pach, pach. Cyk, 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 jedzie motocykl. Wiosko, przybywam. Kurde, coś muszę wywalić. Czegoś, czego mam najmniej. Woda książęca. Kwebrit. Siarka. Dobra. Ten przestęp będę zbierał, bo widzę, że tego zielska tu rośnie mnóstwo. Może się do czegoś przyda. Do ukręcenia czegoś. Cudawianki widzę cały czas przy drodze stoją. No tam nie będę biegł, przynajmniej na razie. O, berberka. Tą berberkę to chyba ktoś sadzi, bo tak widzę regularnie rozstawiona. Z berberki to jagody zbieram, które chyba leżą na ziemi, te najbardziej dojrzałe, tak? Wstrętne krzaki. Sorry, muszę się trochę poprawić, bo jakoś mi tak niewygodnie. Okidoki. Tu jeszcze jest biały mitr. A, jest. Gintana. Ginkgo biloba. Ja tego zioła nazbieram. No dobrze. Wiosko, przybywam do ciebie. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Czego? Wilka złego. Haha. Fantastycznie czysta ta woda. Zaż sobie do niej wejdę po prostu. O, nie mogę. Pewnie bym się od razu utopił. Syn kowala, kowal, stary wieśniak. Strażnik krowy. Celina. Krowa medalistka. Ja pierdykam. O, jest piekarz, patrzcie, znalazłem piekarza, pyk. Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? Mam 20 orenów. Chciałbym 5 bochenków chleba. Oj, oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów. Jak babcię kocham. No cóż, inflacja. Chleb, chleb, chleb. No wezmę chleb. Cukierek. Dobra, 5 bochnów, a niech będzie moja strata. Dołożę do tego elfiego interesu. Dobra, chleb kupiony. A mięchowy werny to ja może sprzedam gdzieś tam w jakiejś knajpie. W czym mogę pomóc? Wiesz, czym się zajmują wiedźmini? Każdy pętak to wie. Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Co się stało? W rodzinie macie takiego? O, współczuję. Pech to prawdziwy. Zasłużył na to, żeby dać rej jemu. W czym mogę pomóc? Masz jeszcze jakieś tajne składniki? Niestety nie. Chociaż znam jeden przepis, którego nie dane mi było wypróbować. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. A nic, mięchowy werny, mogę mu tylko sprzedać i to wszystko. Dobra. Podarować też mu nic nie podaruję. Co my tu mamy? Uuu, te kwiatki. Oj, z tej... Kurde, dookoła chaty muszę iść, żeby zebrać te kwiatuszki. No, nieźle, wiedźmini.
Tak normalnie jak biały człowiek nie mogłeś sobie przejść i przechylić się przez płotek. Oj, Wiedźminie, Wiedźminie. Czy zrobię się coś... Ty no nie mów, że będę... Co to ja miałem zrobić? Pozbierajmy te kwiatki tu. No widzisz, Wiedźminie, dałeś radę? A mówiłeś, że nie dasz rady. No i co? No i co? Wszystkie te kwiatki zebrałem, wszystkie. A wejdźmy sobie do Aliny. Aliny, Celiny, sami tam. Jest Albin, super. Dzień dobry. Witaj, jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Albinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki... racjonalny. Blech. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj. Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Meritele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. Ciekawe. Z Julianem też muszę pogadać z tego, co pamiętam. A z Celinką i Julianem. A Celinkę to tak mi się gdzieś tu przemknęła, gdzieś jej imię widziałem. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Alwin nie zachowywał się dziwnie? Rzeczywiście. Opowiadał jakieś straszne historie. Myślałam, że majaczy w gorączce. Pamiętasz może, co powiedział? Mówił straszne rzeczy. Straszne i piękne. O duchach skazanych na wieczną mękę przez nieszczęśliwą miłość. To było romantyczne. Takie... Romantyczne, wiem. Dzięki, spróbuję z nim pogadać. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Bywaj. Jest Alwin. Czyż, Geralt? Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alwinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. I jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym iwinem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. Tak jest, rasistą. Powinienem pogadać z Julianem. Znowu kolejny quest. O, przepowiednia Itliny. No nie, nie będę jej zabierał książek, które już czytałem. Spoko. A w beczce też masz jakieś książki? Krzesiwko, dobrze. A w tej beczce co masz? Krowie mleko. Nie interesuje mnie to. Ale za to masz coś pewnie ciekawego w kredensie. Samo żarełko, spoko. A w koszyku co masz, kochanieńka? Truskawki. Truskawek też się nie będę pozbawiał, spoko. Podstępna siksa. Podstępna siksa. Aha. To chyba padło pod adresem Celiny. O. Who is who? Witaj, panie. Na imię brzmi... Adam. Me Geralt.
Staram się napisać wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Tak? Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Ej, dziadzie, ty to spierdzielasz. O rany, w pełnym słońcu z Jaskrem powinien pogadać. Boże, jedynie ile jest osób, z którymi ja muszę się tutaj skomunikować. Kogo tu mamy jeszcze? Z piekarzem gadałem, tutaj kogoś ciekawego mieliśmy. Strażnik krowy. To jest dopiero funkcja. Czemu on tej krowy tak pilnuje? Krowa medalistka, wielbicielka krowy. Proszę bardzo. Ja pogadam ze strażnikiem krowy. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Taki krowy jak nasza więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiona? Chcemy ją pokryć bykiem czempionym z bykowiska. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jaka ona śliczna. Bywaj. Przyjrzyjcie się dobrze, pan... Rzeczywiście. Widzicie? Chcemy ją... To będzie... Nie wątpię. Ach, to na... Bywaj. No dobra. Myślałem, że strażnik krowy da mi jakiegoś... Daje 10 litrów mleka dziennie. Wow, ciekawego do powiedzenia? Spójrzcie, panie Wiedźmi, no to nasza krowa czempionka. A co krowa ma do powiedzenia? Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Rzeczywiście. Widzicie te... Chcemy ją pokryć, by... To będzie... Nie wątpię. Ach, to nasze... Bywaj. Kurde, widziałem, że strażnik... Tak. Kłaniam się nisko. Cześć, cześć. A, jest kowal, z którym miałem pogadać. Zmęczyłem się. Powitać, powitać. Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie. Wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych. Kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Tak, prawurowa jazda samochodem z Cinquecento. Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wysimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? Berengar wspominał, że znasz legendę Kruka. Chcesz słuchać o życiu Kruka? Nic o tym nie wiem. Mnie interesuje technologia. Co by nie było, ta zbroja to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie płatnerstwa, możliwe dzięki postępom w metalurgii i hutnictwie. To bardzo ciekawe, ale wracając do zbroi... Mogę ci opowiedzieć o właściwościach tego pancerza? Słucham. Pamiętaj, że nie znam się na metalurgii i kowalstwie. Ze zbroi Kruka zachowały się trzy elementy. Stalowy karwasz, naramiennik i rękawica. Do produkcji użyto najwyższej jakości rud żelaza i najnowocześniejszej technologii. Nie jakichś tam zafajdanych temerskich dymarek. Gnomy przewyższają nas technologicznie o całą epokę. Pod górą Karbon są prawdziwe piece hutnicze, wanny hartownicze. Słowem sprzęt, o jakim się naszym rzemiechom nie śniło. Miało być o zbroi. Przecież to fascynujące, niesamowite. Ale jak chcesz. Dzięki wspomnianym technologiom uzyskano stal elastyczną i twardą zarazem. Właściwie niezniszczalną. Jak wspomniałem, z całej zbroi zachowała się jedynie część. Jeśli chcesz odtworzyć całość, musisz znaleźć materiał zastępczy oraz kogoś potrafiącego połączyć elementy. Jakieś sugestie? Powinieneś poszukać w kryptach. Chowano tam wielkich rycerzy. Grafowie z rodu de Reuter nosili podobne zbroje. Powinny się nadać do przekucia, a odpowiedniego rzemieślnika musisz szukać... No cóż, znowu mnie wywaliło do pulpitu, także no nie wiem, ile się nagrało z tej kwestii dialogowej z kowalem, ale pohandluję z nim teraz.
Na przykład sprzedam mu to. Aha. Okej. Okay. Sprzedam mu to. Okej. Okay. To sobie poczytam. Co on jeszcze tutaj jest? O, generalnie mogę z nim nieźle. Straszną ma wartość ta wilcza skóra. A... Złoty naszyjnik, diament, szafir, proszę, Quifflendera. O, też tych Quifflendera. Złoty pierścień z szafirem. Srebrny sygnet z rubinem, proszę bardzo. Złoty pierścień z diamentem, nie? O, to widzę. Czarny proszek. Tak. Białe wino, dobra. Nieznany olej, kamień runiczny, olej przeciw trupojadom. Miał diamentowy, kamień runiczny. Osełka do miecza. Czerwony meteoryt, srebrny pierścień, masz. A... Okej. Dobra. Wilga. Nerw Kikimory. A to ten nerw Kikimory pozyskałem. Dobra. To te zwoje też będę mógł sprzedać. Okej. Przeczytane. Trochę gadżetów mu posprzedaję, no nie? Okej. A, mięchowy werny. A, masz. Już mi się zaśmiergnie, jak tak dalej będę. Pyk, porządek, pyk, porządek. W porządku. Tak? Pogadamy? Nie pogadamy. Bywaj. Dobra, to mamy tu jeszcze do przesłuchania chyba tego gościa, syn Kowala. Ojej, klient! Ha, jaki zadowolony. Co w tym dziwnego? W odmentach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na Kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski. Ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. No dobra, co masz na sprzedaż? Wow. Gwalitr. Plus 50. Obrażenia plus 30. Masz to. A ja wezmę od ciebie tą siekę. Okej. W porządku, dobra. Pohandlowali mi. Dobra, to co ja teraz mam tam dalej zrobić? A, receptury, dobra. Cyk, 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 cyk. Grom, jaskółka, lekarstwo dla Tris.
Ach, bo to pewnie żadnej tej receptury nie byłem łaskaw przeczytać, stąd tyle wykrzykników. Spoko, zadania. Potrzebuję zapisków Elfiego Mistrza Pieśni oraz resztek zbroi Kruka. No dobra, Alvin. Powinienem porozmawiać z Julianem. Pełnym słońcu, powinienem pójść do takto. No czyli co, do karczmy. A karczma jest... w karczmie siedzi Julian, ojejku, to chciałem powiedzieć. Ta karczma to gdzieś mi się tam rzuciła w oczy. Tędy sobie wyjdę. I tam ją chyba widziałem na końcu szlaku Januszków. Wow. Przestęp. Dobra. A jeszcze jeden tutaj przestęp jest, to sobie go wezmę. Widocznie po tym przestępie rośnie przestępczość. U Julian i Celka siedzą sobie i gadają, stoją sobie i gadają. Gość weselny. Wow. Kłócą się, nie kłócą się, co oni tam robią? Obiję ją, walnij ją w końcu, chłopie, walnij, niech coś się zadzieje. Jakaś przemoc w rodzinie, coś, te sprawy. Aha. A nie chciałem z tobą gadać. Wiedźminie. Witaj. Wyglądasz na smutno. Coś się stało? Moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. A do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Poza tym rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. Jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę. Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. O, nie widzę przeciwwskazań. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. O kurde. Ojżesz ty w mordę, zdenerwuję ją, bo nie mam pierścionka. Wydawało mi się, że mam. Masz na szyjnie. O nie, w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Spoko, Celka. Tak? Chciałbym porozmawiać. Jestem w złym humorze i nie mam ochoty na pogaduszki. Wkurzyłem Celkę, tak też myślałem. Dobra, gdzie jest wejście do tej karczmy? O, co to? Tablica ogłoszeń, super. Co my tu mamy? Zlecenie na Alpy. Chyba na Alpagi, na bazyliszki. Na jaja wywerny. Zlecenie na kolopendromorfy. I zjadarki, no i spoko. Teraz sobie to poczytamy wszystko. Okej. 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 I
Okej. Poszedł. Poszedł w piach. Poszedł w piach. Poszedł w piach. Poszedł w piach. Dobra, spoko. Ciach. Jest wejście do karczmy. Tego szukałem. No nie. Gerahald, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina... Zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem! Mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. A czego nie widzę jego przesyłkę? Nie wiem, to za trudne zadanie jak na mnie. No nie, bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Triss? Daj mi go zaraz. No dobra. Ach, mówi. Chono, dałeś mi ten list? Geralt? Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam, tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Zbiry z Salamandry i im podobni zasługują na śmierć. Nie chcę cię oceniać. Ufam, że wiesz, co robisz. Wiem, co robię. Lepiej zmieńmy temat. Geralt? O czym będzie nowa ballada? Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia. Bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. Bywaj. Geralt? Bywaj. No dobra. Spoko. O, jest Julian, tam się bawi. Okej. Spoko, jak na pewno mam tam. O, karczmasz jeszcze jest podświetlony na zielono, z nim pogadam. Witam, dobrodzieja, witam. Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Gdzie znajdę sołtysa? Nasz sołtys na co dzień urzęduje w takiej dużej chacie w wiosce, a mieszka też w wiosce, w takiej dużej chacie. Na pewno znajdę. Czym mogę służyć? Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Wesele ma być, od co? Nasza Alina, sołtysowa córka, zamiastowego wychodzi, Julian go zwą. W mojej karczmie się zatrzymał i nie dziwota, to najlepsza karczma w okolicy. Mam sprawę. Słucham. Masz coś mojego? Woda w butelce. Dekokt. Ten dekolt wezmę. Szafir. Czy ja to jakiś pierścionek to zdeponowałem? Na tej celki? Flendera. Fuck. Czaszka Bargesta. A kurde, ja chleb to miałem. Księga Puszczyka. Fistech. Pistecha też sobie wezmę. Dobra. Resztę... A co to jest? Wywar Dweis. Dobra, okej, okay, jakiś wywar wziąłem. Spoko. Daję radę. Dobra, to pogadam z Julianem.
Czy może mordobicie najpierw? Może najpierw mordobicie. Jest tu jakiś cwaniak? Twoja matka puściła się z krasnoludem! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Silny pięściarz. Żadnego wyzwania. Witaj, białowłosy! Chcesz walczyć? Masz pieniądze? No jasne. A kurde. Nie ma mowy. Cwaniaczek. Dobra. Niech będzie. Nie ma mowy. Co? Taki biedny jesteś? Witaj, biało. Dobra, chłopie. Gotowy. Dobra. Rąbiemy się, chłopie, rąbiemy. Nie mamy na co czekać. No i widzisz. Tak, wyskakują z ręków. Ale dostał po ryju, mój ty świecie. Straszne to było, straszne. Strasznie, straszne. Dawaj, dawaj, general, już tu się nie popisuj tymi swoimi. Niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. Pięściarz. A ty? Komu by dziś ciebie świeżbiał? Pięściarz. Bochem dożyłby. Żadnego wyzwania. Kiedyś byłem wielki, nieustraszony. Mówili o mnie nadzieja białych. Nie bardzo rozumiem. Miałem potencjał. Teraz muszę siedzieć w tych spelunach. A wszystko przez jedną walkę. Byłeś wojownikiem? Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Miałem setki fanów, kobiety, pieniądze. Nie wiesz, jak to jest. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica. Przegrałem przez dyskwalifikację. Poruszająca historia. To nie koniec. To dopiero początek mojego dramatu. Później były inne walki, aż w końcu... Mam już dość tych bzdur. Zdenerwowałeś mnie. Chyba udzielę ci lekcji. Proponuję zakład. Ustalmy stawkę. 200 orenów. Wchodzę. Chodź tu, Konusie. Pójdziesz do piachu. Pięść mnie świeżbią. Wow. A Wiedźmin bije trochę nieczysto. Dlaczego mu zasuwa skopa? To MMA czy boks, kurde? A niestety, bieda czysko. Hugon Branorunta dostał w ryło. Takie są konsekwencje zadzierania z Wiedźminem. Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem Wiedźminem. Wygrałem. Bierz co chcesz. Wezmę pieniądze. 300. Masz i zostaw mnie w spokoju. No, ząbki chyba poleciały, tak se plenisz. O, ten się tylko został na placu. Pięść nie świeżbią. Ten się został na placu boju, dobra. Julian, gdzie ty jesteś? Tu sobie siedzisz, dobra. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trędowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. Nawet nie wiesz, ile czasu zajmują przygotowania. Przyjdź później. Chciałem zapytać o Alwina. Powinien się nim zająć ktoś mający pojęcie o magii. Ani ja, ani moja przyszła małżonka nie nadajemy się na opiekunów. Rozumiem. Powinieneś wyszkolić go na Wiedźmina. Nie wiesz, o co prosisz. Na razie będę miał go na oku. Geralt? Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla.
Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złorzeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór spotkał wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej. Tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb. Bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. Stąd miałeś diament na pierścionek. Pohandlujemy? Osełkę do miecza ci mogę. Diament. Chcesz diament? Masz. O kurde, złoty pierścień z diamentem. Złota chusta damska. Okej. Masz księgę puszczyka również. Spoko. Krzesiwa ci sprzedawać nie będę. A grywasz w kości? Geralt? Grywasz w kości? Zdarza mi się. A od kiedy tu jestem, podszkoliłem się znacznie. Ci wieśniacy grają jak szaleńcy. Ciekawe. Jeśli chcesz, możemy czasem zagrać. Tylko lojalnie ostrzegam. Mam się za zawodowca. Chyba mnie opierdzieli, ale spróbuję. A powiedzmy, że staczniemy. Pyk. A, lipa niezła. Nie mam nic. O! Parę mam. A no tak. Obstawię przeciwnik. Dobra, czyli weźmiemy. Pyk. 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 Rzuć tylko szczęśliwie, wiedźminie. O, lipa. Nic z tego, przegrałem. Wygrał. Rzucaj, wiedźminie. Dostajesz baty i to zdrowe. No, ale przy takim... Dobra, jak grać to na ostro. Dawaj. Albo wóz, albo przewóz, jak to mówią. No, dwie pary. Kurde, Julian. Nie, no to dwa, to jest ustawione. Dobra. Kelnerka, kupię coś jedno i się upiję chyba z tego nieszczęścia. Czy mogę ci użyć? Chciałbym coś kupić. Maleńka chwileńka, już podaję. No jaka dowcipna. Kurde, co masz tutaj? Woda w butelce, na pewno od ciebie nie kupię. Mocna woda, spirytus temerski.
Wszystkie mocne alkohole od ciebie wykupię. Winka kopować nie będę. Spoko. Teraz zobaczymy, czy coś dzięki tym wynalazkom uda się ukręcić faktycznie. Gdzie jest karczmarz? Czym mogę pomóc? Karczmarka, karczmarz. Czym mogę służyć? Mam sprawę. Słucham. Chciałbym wynająć pokój. Proszę uprzejmie, pokój za jedyne 7 orenów. To drożej niż w zimie. I to nie w pokoju, tylko przed piecem. Kurde. Dobra, alchemia, co ja mogę kręcić? Wow. Eliksir z oka przerazy. Nie no, serca golema. Eliksir mutagendy. Jaskółeczka, oczywiście, kręcimy. Kotka, kręcimy. Puszczyka, kręcimy. A powój? Wierzba. Wilga. Wilgę ukręcimy. Wilk. Zamieć oczywiście ukręcimy. Jeszcze jedną zamieć ukręcimy. Dobra. Co jeszcze tutaj mogę ukręcić? Biały miód. O! Biały miód, świetnie. To ukręcimy. Nawet dwa takie białe ukręcimy miody. Dobra, w porządku. Dobra, okej, super. Cieszę się niezmiernie, że biały miód to od razu będę mógł to zanieść piekarzowi. Pomedytujmy. A prześpijmy się do białego rana. A co tam? Co za dzień? Okej. Wiedźmin budzi się, świeży, wypoczęty, wstając z kolan nieśpiesznie, a ja tymczasem, stojąc przy tym mile, ciepłym ognisku, zakończę odcinek. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Cześć i czołem!